Cześć, moim gościem dzisiaj jest Wowka. Za nami dosyć nietypowy projekt, bo będziemy robić Dreambike'a. Wowka, opowiedz najpierw o sobie dwa zdania, skąd ty się tu wziąłeś? No ja ogólnie, jak z imienia chyba też możemy zrozumieć, pochodzę z Ukrainy. Przez ostatnie 12 powiedzmy lat, w 2010 roku po raz pierwszy przyjechałem do Polski, więc cały czas jestem tutaj. Czasami też wyjeżdżałem do domu, wiadomo, była jakaś tam uczelnia i takie tematy. Jaką szkołę tu w Polsce robiłeś? W Polsce studiowałem Politechnikę akurat. O, to ciężka szkoła, też kiedyś studiowałem. Tak, no, ciekawe czasy, całkiem fajne, akademickie. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół. No i też szkoła życia całkiem niezła, więc no nie ukrywam, że pewnie po części też przez to dzisiaj tutaj siedzimy i takie coś będziemy składać, tak? No dobrze, a powiedz mi, no bo studia studiami, ale wylądowałeś w końcu w rowerach, nie jesteś tutaj pierwszy tydzień i to nie jest twój pierwszy rower, który będziesz w życiu składał. Kilka twoich projektów widziałem, może wrzucimy parę fotek obrazujących, co z ciekawych rzeczy poskładałeś. Powiedz mi, jak długo siedzisz w rowerach i co w nich robisz? Czy jesteś zawodnikiem, mechanikiem, trenerem? Znaczy, powiem szczerze, zaczynałem ogólnie od takiej przykrej sytuacji w moim życiu, bo była to choroba dosyć długa. No i właśnie przez to się zaczęło. Gdzieś tam też na YouTubie właśnie w ten sam sposób zobaczyłem jakiś filmik. Trochę tego bakcyla załapałem, no i zacząłem składać też własne rowery. Tutaj podziękowanie dla mojego kolegi Aleksandra z Ukrainy, z Extreme'u. To właśnie on mi cały czas na początku pomagał, doradzał w jakichś tam pytaniach, kwestii serwisowych. No i tak się zaczynało. W tej chwili pracuję jako mechanik rowerowy już trzeci rok w sklepie tutaj w Warszawie. W Giantie, no i tak, składam sobie rowery, mam też jakichś ludzi, co już mi ufają, składam rowery dla nich, składam rowery dla siebie, staram się dbać o najmniejsze szczegóły, odpowiednio robić swoją robotę, no i jakoś to wychodzi. Klienci są zadowoleni, wracają do ciebie. Nie wiem, mam nadzieję, że pod filmem ktoś z klientów coś tam napisze, no zobaczymy. No dobrze, a powiedz mi, bo rok temu bez mała wybuchła na Ukrainie wojna, dużo o tym nie gadaliśmy, no ale na razie tam nie pojechałeś. Ukraińcy mają na ten moment dość dużo żołnierzy, a trochę za mało dla nich broni. Ale gdyby była sytuacja taka, że będzie żołnierzy brakować, to schowasz się tu w Polsce, czy wrócisz na Ukrainę walczyć? Słuchaj, to ogólnie długa historia jest, ale umówiliśmy się, że dzisiaj akurat nie będziemy tak długiego filmiku robić, więc jeżeli tylko będzie taka potrzeba, na 100% jadę, pomagam swoim rodakom, bo to jakby jest... No wiadomo, każdy mężczyzna powinien się tak postawić moim zdaniem w takiej sytuacji. Na samym początku, pierwszego dnia, 24, jak tylko to się zaczęło, siadłem z moim bratem i mamą, którzy też byli tutaj na miejscu w Polsce. No i powiedzieliśmy, jak tylko tam będzie nagła potrzeba, oczywiście wracamy, nie ma w ogóle. No nie jest to kwestia do umówienia, tak? Jest jedna możliwa opcja. Idziemy, no właśnie chciałem, żeby to wybrzmiało, bo właśnie coś takiego powiedziałeś, że jak trzeba będzie, to wrócisz tam i zginiesz. I wydaje mi się, że w Polsce część ludzi myśli, że właśnie spora liczba Ukraińców przyjechała do Polski i świetnie się tu bawi, a chciałem, żeby właśnie było wiadomo, że tak nie jest. Skoro już ten polityczny, smutny wątek mamy za sobą, no, dobrzeliśmy do rzeczy sympatyczniejszych. Za nami stoi specyficzna dosyć rama, bo ona nawet w podstawowej wersji nie jest najtańsza, a to też nie jest wersja podstawowa. No i graty do niej to też nie jest jakiś Altus ani Claris. Opowiedz, co to za rama, jaki rozmiar, jaki kolor, jakie malowanie, jaki rocznik, jaka marka, jakie do tego chcesz przykręcić graty, ile to mniej więcej wszystko w detalu kosztuje, skąd taki pomysł. I no i jak chcesz zdradzić, to możesz powiedzieć, skąd mechanik rowerowy ma kasę na rower w cenie samochodu. Znaczy powiem tak, zacznijmy może od tematu pieniędzy, tak? Raczej nie chciałbym tego omawiać w ogóle, bo to moja rodzina będzie oglądać, koledzy. No, czyli nie mówimy, ile to będzie kosztowało? Niech sobie poszukają w internecie, na tej zasadzie, tak. Natomiast jeśli chodzi o ramę, no to tak, to jest całkiem specyficzny model. Jest to model Termaka SL7 w wersji S-Works wręcz, ale bez napisu S-Works, czyli całkiem unikatowy produkt, bo no, nie chcę mówić ile dokładnie, ale dosyć mało było ich wyprodukowane. Jest to oczywiście mój rozmiar, 56, też w bardzo fajnym, moim zdaniem, najlepszym malowaniu, czyli Speed of Light. Taka to jest czerwień. Malowanie limitowane, dodajmy. Tak, tak, tak. No i gdzieś tam zaczynając tą swoją przygodę
no miałem jakieś tam marzenie, powiedzmy, tak, jakiś taki, zresztą jak twoje filmiki oglądałem, to też były te rowery No Limit, powiedzmy. No i gdzieś tam się pojawiały takie fajne maszyny. Patrzyłem, takie jakieś kolory w głowie miałem. Miałem też wizję, że to musi być Specialized, no bo ja jakby nie ukrywam, że przez całe życie Specialized jest marką rowerów. No, podobają mi się te rowery i cały czas, chociaż ostatnie ich już tam wynalazki to tak nie do końca. Ten gravel jest uroczy. No, może nie będę mówił. Wziąłeś prototypy, jakbyśmy to we dwóch popijaków w garażu. No, chyba tak. No dobra, ale Tarmac SL7 to jest akurat jeden z najfajniejszych ich modeli. Myślę, że to jest taka najlepsza maszyna do ścigania. Lekki, sztywny, responsywny, bardzo, bardzo fajna baza. Okej, okay, a powiedz, jakie graty chcesz tu założyć? No bo w dobrym tonie jest, wiesz, sieknąć aerostożki 80 albo chociaż 60, opony w tublesie, żeby mleko dźgało na wszystkie strony. No hamulce tarczowe to wiadomo. No tak. Znaczy ja ogólnie spadając ten rower podchodzę do tego już z pewnym, powiedzmy, doświadczeniem, więc jakby wiem, co to są polskie drogi, wiem, jak tutaj nawet w naszych okolicach. Jeździłem też kilka dłuższych tras poza Warszawę, wiem, jak to wygląda w Polsce. No niestety, w tej chwili jeżdżę w Polsce, patrzę realnie na rzeczy. Wysokie stożki miałem, czasami fajnie, jak się jedzie gdzieś szybciej, mocniej, w jakiejś potężnej grupie, to tak. Natomiast jak się jeździ solo, to jednak fajnie jest mieć niskie koło, które jest lekkie, które fajnie szybko rozpędzimy, które jest z szerszą obręczą, szerszą oponą, trochę lepiej tłumi, wcale nie jest wolniejsze. No i moim zdaniem, no, ja po prostu jakąś tam wizję w głowie miałem i do tej wizji, no, pasowały mi akurat trochę inne koła. To są 35 z kolekcji DT Swissa. Akurat najwyższy model, tylko że no, nie są to stożki aero, tak? Jasne. A jakie opony chcesz na to założyć? Z oponami tu kwestia była, no w tej chwili wydaje mi się, to jest kwestia dwóch opon do wyboru, tak? To są Continentale 5000 i no przynajmniej w mojej głowie tak jest. Albo właśnie Epizero od Pirelli. Nie no, jak no masz i... dużo pieniędzy, to możesz zakładać Vittoria albo S-Worksy Cotony, tylko że trzeba je dosyć często wymieniać. Dokładnie. A ja jednak stawiam, no trochę czasu nam brakuje, podejrzewam. Wiemy, o co chodzi, więc jakby raczej nie wymieniamy, tylko jakoś tak stabilnie, żeby to było w miarę no, na dłuższy czas wykorzystania, tak? Co 2-3 miesiące opona za 300 to też parę tak groszy kosztuje. Okej, okay. A jakie dętki? Z zalane mlekiem, super grube, butelowe, żeby było odporne na przebicie, czy coś innego? Nie, no tutaj rzucamy oczywiście dętki lateksowe też od Pirelli, żeby właśnie tą wagę zachować. Poliuretanowe, kochany, one nie są lateksowe. No dobra, nie będę dyskutował, no po raz pierwszy nie coś takiego. Nie potrąć ramy, poleci. Mamy właśnie coś takiego. No, dobra, odłóż ją tu bliżej, bo mi się gorąco. Nie, dobrze jest. Dobra, nie? No dobra, a potem jak już tam tak ochoczo sięgasz, to pokaż tarczę hamulcową, bo ładna. No faktycznie ładna, no ja zresztą z tego też słynę, lubię jakieś tam smaczki, mamy takie tarcze od Hope'a, czyli angielski producent, no na czerwonych pająkach bardzo ładnie będą się z ramą komponować. Czerwone więc... wiadomo, najszybsze. Tak jest, czyli nie muszą być stożki, ale czerwony kolor musi być na rowerze. No, no dobra, a powiedz mi, jak, w jaką wagę celujemy, ile myślisz, że ten rower wyjdzie, z 10 kg? Czy coś lżej? Nie no, stawiamy tak naprawdę, żeby było dosyć lekko, mimo że nie jest to może najlżejszy rower na świecie, też projekt, ale podejrzewam, że coś w okolicach 7. 7 kilo to jest taka realna waga tutaj. Chciałbyś do uzyskania. Chciałbyś przebić 7 kilo, czy myślisz, że będzie 7 z groszem? 7,200, absolutnie 7, mi na tym nie zależy, to będzie rower, na którym będzie jeździł sporo, to nie będzie jakiś tam tylko na wyścig rower. W sensie, że nie jesteś najszczuplejszy, o to ci chodzi? No to też, to trochę też. No zresztą zima, wiadomo, okres masowy. No i najpierw masa, potem rzeźba. Dokładnie tak. No dobra, no to przybliżyliśmy projekt, tam jeszcze wchodzą jakieś pierdoły typu siodełko S-Works, Power Mirror albo zwykły S-Works, to jeszcze zobaczymy. Lecimy do paczkomatu po wikę i powoli możemy to składać. Dokładnie tak. Dzięki, obejrzyjcie na drugim filmie, jak nam poszło. Również dzięki, pozdrawiam. Hej.